Kamera poszła i będę odliczał. 3, 2, 1, chlebek i już. Słuchajcie, jesteśmy na planie w centrum miasta na Mokotowie w Warszawie. Właśnie realizujemy reklamę dla marki Oleju Polskiego. Dwójka rodziców z dwójką dzieci. Jest sielsko, jest codzienność, jest dobry food. Zobaczcie zaraz, jak nam idzie na planie. Realizujemy reklamę stricte foodową, bo naszym produktem jest właśnie olej do smażenia, do sałatek. W tym wypadku nie jest to ani reklama motoryzacyjna, ani reklama sportowa, tylko rodzinna. Dlatego tak prowadzimy plan, żeby nasi bohaterowie już poczuli klimat rodzinny, swojski, sielski, anielski. Stąd właśnie animatorka dzieci, która wprowadza ich w odpowiedni klimat, stąd reżyser foodowy. I jednocześnie tak samo anturaż, światło, ma być jasno, miło, przyjemnie, tak żeby właśnie podkreślić sielskość sytuacji, jaką pokazujemy. Moim głównym zadaniem na planie jest stworzenie tym wszystkim dzieciakom, które biorą udział w reklamach, jak najbardziej dogodnych warunków do przebywania z nami, do realizowania scenariusza tak, aby wypadły przed kamerą jak najlepiej, jak najnaturalniej, a przy tym się doskonale bawiły. Do wszystkich zwracamy się, ciocia, wujek, żeby czuły, że już się trochę znamy, że nawiązuje się między nami jakaś więź i miło spędzamy ten czas. Cześć, mam na imię Malwa i jestem food stylistką. Na dzisiejszym planie zadbałam o wygląd naszych potraw. Pracy dzisiaj było dość sporo dla mnie, ponieważ bohaterem jest produkt spożywczy. Mieliśmy do przygotowania stół dla 4 osób, który był dość bogato zastawiony. Mamy też sporo beauty shotów, więc to jedzenie musi wyglądać jak najlepiej w close-upach. Patrzymy na nie dość blisko. I mam nadzieję, że już niedługo te smakowite efekty naszej pracy tutaj na planie będziecie mogli zobaczyć w telewizji. Polska wieś kręcona w centrum Warszawy, w pięknych okolicznościach przyrody, które widzicie. Kręcimy reklamę, która za chwilę pojawi się w telewizji, w największych stacjach telewizyjnych. Kręcimy historię Oleju Polskiego, produktu, który tak naprawdę, tak jak się nazywa, stąd pochodzi. Po to, żeby podkreślić przede wszystkim walory tego produktu. No i co, jeszcze pewnie chwilę tu pobędziemy, natomiast już niedługo będziecie mogli oglądać efekty tego, co dzisiaj kręcimy. Trzymajcie kciuki i wielki dzień. Woda to jest mój rytuał na planie zdjęciowym. Dzięki temu mogę tu siedzieć do drugiej nocy. Olej, Piotr. Piotr, olej, przepraszam. Olej, olej, pij olej.